Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Detailingowy dziadzia, Hyper, co my tu mamy? Interior Cleaner, czyli w sumie produkt do czyszczenia wnętrza. I tak jak zauważyłeś w filmie, bawiłem się i w Skodzie, i bawiłem się i w Audi, znaczy tak naprawdę to przeleciałem naprawdę kilka aut. Najwięcej używałem go w Polówce, gdzie praktycznie zrobiłem prawie całe wnętrze. I co mogę powiedzieć? Zajebisty produkt. Naprawdę. Zajebisty produkt. Siła czyszcząca jest naprawdę na dobrym poziomie. Mega gęsta piana. Naprawdę. No, piana niesamowita. I teraz zapach, który jest mega przyjemny. Też taki kwiatowy, jak taki troszeczkę przypomina mi Carlaba, jeżeli chodzi o ich interior detailer. Ale tylko przypomina mi tak zapachowo. Najgorsze jest to, że im dłużej się bawisz we wnętrzu, zapach męczy. Właśnie, później pojawia się taki męczący dla nosa. Jest coś w tym produkcie, co niestety męczy nocha. I to jest właśnie minus tego produktu. Kolejna rzecz, słuchaj, co mi się bardzo podoba. Używając go na mikrofibrze, tak jak widziałeś w Skodzie, ekrany dotykowe. No, zbiera tłuste osady niesamowicie. Lepiej, znaczy powiem od razu. Tu mam go rozcieńczonego, tak jak widziałeś, 1:1. I tak polecam też go jako takiego odkurzacza, można powiedzieć, do przecierania. No perfekcyjnie. Lepiej niż dedykowany produkt Hypera, który moim zdaniem jest... No, film zresztą o nim był. Osobiście ten jeden produkt i masz wnętrze ogarnięte. Maska na ryja niestety, no ja na ryja, ty na twarz. I to jest minus, właśnie ten zapach, który męczy. Tak poza tym naprawdę bardzo fajny produkt. Co mi się podoba, że tak można naprawdę tak... Nie kończąca się historia, jeżeli chodzi o pędzlowanie. Scrub pad też jak najbardziej się sprawdza. Oczywiście, jeżeli chodzi o jakieś totalne szczurzyska takie naprawdę, no to APC to jest niezastąpione. I zdania nie zmienię. Jeszcze do tej pory nie znalazłem typowego, gotowego produktu, który by
zastąpił APC, który jest w koncentracie, gdzie mogę sobie właśnie dawkować rozcieńczenie. Ale tutaj naprawdę jest bardzo fajnie. Zdecydowanie lepszy niż ten Interior Detailer. W ogóle to nie ma tematu. Bardzo przyjemny produkt. Jakby nie zapach, można powiedzieć, że produkt idealny. A czyli ten męczący, bo on z butli jest fajny. On jest fajny, ale po dłuższym czasie niestety mój nos mówił, że ma już dosyć i czułem ten, że w gardło mnie drapie, że jest nieprzyjemnie. No dobra, fajny, naprawdę fajny. Z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! 1:1 robi mega robotę na mikrofibrze.